Jesteś okropny, mi powiedziała. Nie martw się, powiedział Sebastian. Ale on ma portki, kurde. Ej, patrzcie, dwóch Sebastianów! Tutaj stoi Sebastian. Hehehe, ale jaja. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Barnfinders. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku byliśmy w bazie obcych. W bazie obcych, w tej stodole, gdzie był teleport do bazy obcych. I tam sobie znaleźliśmy raczej chyba wszystkie rzeczy tam. Ej! To plakat do zebrania był. Ale jaja. Słuchajcie, zbliżamy się chyba do końca gry, bo z tego co widziałem w menu głównym mam 86% chyba już ukończone. Więc chyba jest całkiem nieźle, jak mam być szczery. Zastanawiam się, ile będę miał, jak skończę grę. Pewnie około 90 iluś procent. I zobaczcie tutaj. Coś się pojawiło. Podstawka do sprzedaży przedmiotów. Czasami twoi klienci chcą sprzedać dodatkowe przedmioty. Znajdziesz je wraz z przedmiotem przed lombardem. Kup przedmiot, targuj się lub zrezygnuj. A, czyli jak otworzy sklep, to czasem ktoś może się tu pojawić i będzie sprzedawał przedmiot, który będę se mógł kupić. Fajnie, i wydaje mi się, że tego nie było. To jest coś, co dodali w update'cie teraz ostatnim? No ponoć był update, ja nawet nie zwróciłem uwagi, że był update. Tu w komputerze się ma coś nowego pojawić? Tu się nic nie pojawiło, ale tu się pojawiło, nie? Więc chyba update zadziałał jednak. Tak mi się wydaje. Dobra. A, no właśnie. No i mamy spodek UFO do sprzedania. Także będziemy sobie handlować dzisiaj ostro. W takim razie, słuchajcie, sprzedajmy sobie, w sensie wyślijmy do Stevie'ego Greya krajacz wymiarów. Zapakuj i wyślij. No i zobaczmy tam... Kuzyn Kevin! Mamy zadanie od kuzyna Kevina, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że będziemy mieli od kosmitów dalej zadania, a mamy od kuzyna Kevina, także spoko. Zobaczmy, coś jak pies. To jest chyba jakaś hybryda królika z psem, coś mi się wydaje. Tak trochę wygląda. Hej kuzynie, naprawdę chcę mieć coś takiego. Ostatnio widziałem go w stodole Knuckles. Dostałem gotówkę. Do zobaczenia w przyszłe święta. No dobra, no to tak, przyjmiemy to zlecenie, ale słuchajcie, w pierwszej kolejności pojedziemy sobie na wojny bidów. I zabrać ze sobą dużo pieniędzy. No tu mi ktoś mówił, że mam nacisnąć na to, żeby się dowiedzieć, ile pieniędzy mam dostać, ale no tak jak mówiłem już, tutaj jest tylko napisane, że dużo pieniędzy trzeba wziąć ze sobą. Więc... co? No ja mam 10 tysięcy, więc teoretycznie mógłbym tam chyba od razu pojechać i zgarnąć wszystko. Czekajcie, tu jest coś do wykopania. Rakietę wykopałem. A niech to wujek zaniesie. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja sobie wystawię przedmioty, których jeszcze nie sprzedawałem. Posprzedaję sobie je wszystkie. Później, wiecie co, chyba sprzedam resztę przedmiotów. Wszystkie przedmioty spróbuję sprzedać, jakie mam. I może sobie złożymy coś jeszcze. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Widzimy się za moment. No, słuchajcie, nie ma tego dużo. Wydaje mi się, że te 5 przedmiotów to są przedmioty, których jeszcze nie sprzedawałem. Resztę już sprzedawałem. Ale mamy jeszcze 2 przedmioty do umycia, słuchajcie. I 1 przedmiot do naprawienia, także nie jest źle. Umyjmy sobie ten telewizor. Nie wiem, dlaczego myję go wodą, ale okej. Tak sobie go możemy obrócić. Tu cyk, cyryk, cyk. Cyk, cyryk, cyk. Cyk, cyryk, cyk. Gotowe. I to jest przedmiot duży. No i kurde, zobaczcie, jakie to jest małe. I jest to przedmiot duży. A ostatnim razem sprzedałem kuchenkę, która była 3 razy większa od tego i była przedmiotem średnim. Śmiesznie. Śmiesznie, śmiesznie. Mamy jeszcze do umycia kasę. Kasa do umycia. Zdziwiłbym się, słuchajcie, jakby to był duży przedmiot. Na szczęście to jest średni przedmiot.
Jeszcze mamy do naprawienia obraz. No i słuchajcie, ja sobie otworzę sklep, sprzedamy sobie te przedmioty. Później, zanim pojedziemy na wojny bidów, ja chyba sobie sprzedam resztę przedmiotów tutaj. Posiedzę ze tu chwilę i posprzedaję wszystko. I myślę, że będzie git. Zbliżamy się do końca gry, więc w sumie nie ma sensu, wydaje mi się, trzymać tych przedmiotów tutaj. Więc naprawiamy to. Wystawiamy to. I otwieramy sklepik. Muszę pilnować, słuchajcie, jak ktoś przyjdzie po spodek, żeby sprzedać go jak najdrożej, żeby ktoś w dobrym humorze przyszedł. To by było najlepiej. Co jest pod zero? A, radyjko sobie możemy włączyć. Fajnie. Dobra, mamy dwóch klientów, jeden przyszedł po fotel. I coś tu się zmieniło. Jakoś inaczej to wygląda wszystko, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że to inaczej wygląda. To F, T, C. Wydaje mi się, że to wygląda inaczej trochę. Ale może mi się wydawać, słuchajcie. No nieważne. Sprzedajemy dalej. Ajajajajajajaj! Minus 19, serio? Dobra, wejdę to. Ciekawe, czy ktoś tutaj przyjdzie do tego. Ej, to czekajcie, bo ja teoretycznie byłem już po update'cie, jak nagrywałem ostatni odcinek. I był moment, w którym pojawił się klient, ale go nigdzie w sklepie nie widziałem. Jaka jest szansa, że ta budka przed sklepem, co stoi, stała tam już wtedy i ten klient, którego nie widziałem, właśnie tam stał i chciał mi sprzedać przedmiot? Jaka jest na to szansa? Wydaje mi się, że raczej mała, bo podejrzewam, że... Kurde, zły przycisk nacisnąłem znowu. A kasę mogłem sprzedać za... Ajajaj. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że ja bym to zauważył, gdyby to stało przed sklepem, nie? Mamy nowy... O, akurat się gość pojawił. Nie, zobaczcie, jest przy nim dodatkowa ikonka, więc... A, i chłop chce mi sprzedać ten... Chce mi sprzedać kibelek. Minus 44, ty... To całkiem niezła cena. Minus 18. Za 130? Kupuję. Nice. Nie, nie, dobra, słuchajcie, to szansa na to, że tamten gość stał przy budce, jest raczej zerowa, bo dodatkowa ikonka się pojawiła przy awatarze tego gościa. A ja tej ikonki na pewno tam nie widziałem. Sprzedajemy to. Ej. Dobra. Ale powiem wam szczerze, że to jest fajny dodatek. To jest fajny dodatek. I jestem ciekawy, czy oni mają jeszcze w planach coś dodać takiego ciekawego. Ej, czekajcie, tu jest jeszcze coś do wykopania. Gavron Blues. A, to już sprzedawałem kiedyś. A wiecie co, wystawię sobie to, bo w sumie i tak chcę wszystko sprzedać, nie? I babeczka po obraz przyszła. Wszyscy... Kurde. Wszyscy w jakimś super humorze są. Coś czuję, że to będzie dobry dzień, słuchajcie, na handel tutaj. Sprzedajemy. Dobra, no i słuchajcie, mamy jeszcze tylko ten telewizorek, więc ja sobie już zacznę powoli wystawiać resztę przedmiotów. A jak ktoś przyjdzie po telewizor, to wam po prostu pokażę. No i gość przyszedł już po telewizor od razu. WTV. Ciekawe. I w ogóle dziwnie wygląda ten telewizor. Czym się wydaje, kurde? Albo jakieś dziwne światło na niego pada, albo... Albo jakiś dziwny ten telewizor jest. Jakiś kosmiczny ten telewizor jest. No dobra. Sprzedajemy telewizorek. Chłop mi tu przyszedł jeszcze po lampkę, ale to ja sobie sprzedam. I jeszcze gość przyszedł mi coś sprzedać, więc zaraz sobie do niego pójdziemy. Zobaczmy, co chłop mi sprzedać chce. A, naszyjnik chce mi sprzedać. Minus 8? No to tak średnio bym powiedział. O kurde. O kurde! Plus 20! I minus 8. No to w teorii minus 16 tylko. No dobra. Kupię to. No nie wiem, takie... Nie wiem, czy to potrzebne do komuś do szczęścia było coś, to ta budka. Ale całkiem spoko. No ja jestem, słuchajcie, zadowolony, że tą grę aktualizują, że dodają jakieś nowe rzeczy. Dobra. Słuchajcie,
Jedną rzecz zauważyłem. Nikt mi wcześniej o tym nie powiedział. Słuchajcie, patrzcie, jak podejdę do półki i kliknę prawy przycisk, to wystawia wszystkie przedmioty! Siup! O, nie mam nic akurat do tego. Ale dlaczego ja o tym wcześniej nie wiedziałem? Całą grę prawie przeszedłem, a... i łaziłem z tymi przedmiotami jak debil. Nieźle, nie? Ale odkryłem se teraz pod koniec. Co on sprzedaje? Pudełko śniadaniowe. No dobra, no wezmę sobie to, kupię. No se to, co ja mam poradzić, no. Minus 4 i plus 4. Powiem wam szczerze, że ciężko się tu licytuje o te przedmioty, szczerze mówiąc. Wiecie co, ja sobie wybuduję to. 4. Wybuduj. I prawy przycisk. Proszę bardzo, wystawione przedmioty. Z agentem nie będziemy gadać. Proszę bardzo, wystawione przedmioty. No, także już słuchajcie, wiecie jak się wystawia przedmioty. No. O, baba coś sprzedaje, amortyzator. Okej, chłop mi przyszedł tutaj coś sprzedać. Butle. I słuchajcie. Co jest... Dobra, no kupuję to. Zobaczcie, agent przyszedł po spodek. Czy zauważyłeś coś podejrzanego? No nie widzisz spotka UFO? Dobra. Myślałem, że on coś mi powie na temat tego spotka UFO, ale jednak nie. O dziwo, jeszcze nikt nie chce go kupić. Nikt nie chce go kupić. Ciekawe to jest. Dobra, ciekawe co się stanie, jak odrzucę ofertę. Marnujesz mój czas. Aj, nie mogę tego podnieść. Nie, dobra, myślałem, że będę mógł takie coś podnieść. Zrobiłem to w celach, słuchajcie, naukowych. Dobra, nadal nikt nie przyszedł po spodek UFO, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, przyszedł gość po spodek UFO i Bobby Gray przyszedł mi sprzedać widlaczka. Wózeczek. Nieźle, nieźle. Kupmy sobie to i spróbujmy to sprzedać. Ile tutaj, jak to wygląda? Dwa razy mogę się z nim licytować, ale on jest w fatalnym humorze. Tylko, że jeśli teraz wylosuję sobie tutaj ostatni kwadracik, to jemu się humor poprawi. Mam plus 200 i teraz mogę wylosować plus 500. To jest 2700. Dobra, niech będzie. Dobra, słuchajcie, jak możecie zobaczyć, sklepik mamy zamknięty, na półkach mamy 0, w magazynie mamy 0, brudny, zepsuty mamy 0, mamy tylko składaki, przedmioty do składania, ale słuchajcie, składać sobie będziemy w następnym odcineczku, bo tak postanowiłem, że składać sobie będziemy w następnym odcineczku, a w tym odcineczku, słuchajcie, jeszcze sobie polecimy, a w zasadzie to pojedziemy na wojny bidów. No i słuchajcie, miałem 11 tysięcy, tam 600, chyba 20, czy coś takiego. Mam 23 tysiące, no prawie 600, no nie? Więc sporo nam się udało zarobić. Więc myślę, że na pewno nam wystarczy, żeby kupić wszystkie magazyny. O kurde, jaka fajna fura! Co to jest, Mustang? Co, 3 tysiące! To jest grzmiący osioł 2000. Przecież wygląda tak, jakby go trzeba było umyć. No ale dobra, no słuchajcie, tutaj chyba nie ma co za bardzo przedłużać, sprawdzać i tak dalej. Pogadajmy z typkiem, zacznijmy Beed Wars. No i tak jak zawsze, przedstawia nam wszystkich tutaj uczestników Beed Warsa. Lady Dragon, Duke Tucker, Dark Samantha i ostatni Rasta Sebastian. No. Ten samochód, słuchajcie, musi być mój. Musi być mój ten samochodzik. I może, słuchajcie, zaczniemy sobie od... Czekajcie, bo ja nie pamiętam, w którym magazynie słyszałem papier toaletowy. No ale dobra, no to nieważne. Zaczniemy sobie od tego magazynu. Tutaj mamy piłkę. Spróbuję wrzucić do kosza. Czysty. No kurde. Ja koszykarzem powinienem być, mówię wam. Dobra.
Po ile to jest? Po 500? No to tak jak zawsze będzie. Prawdopodobnie koło 1000 za każdy magazynik będzie. Więc... O, już się kończy licytacja? No to nawet mniej niż 1000 tutaj będzie. Weźmiemy sobie to. Przelicytujemy teraz. Żartujesz sobie, że mnie Dark Samantha powiedziała. I kupiliśmy za 750. Super. A ciekawe, czy ja mógł kupić wszystkie magazyny, a dopiero później przeszukiwać. Tutaj w ogóle nie widzimy nic. Mamy skrzynek pełną, więc ciekawe to jest. Wyciągnijmy sobie siekierę. Musimy wszystko niszczyć. Oczywiście, no nie wiem, czy ja muszę to podnosić. No raczej tego podnosić nie muszę, no ale ale podnoszę, no bo nie wiem. O, tajne przejście. Czy to tu właśnie był papier toaletowy? Bo chyba tu właśnie papier toaletowy słyszałem. Słuchajcie, no ja będę podnosił wszystko, no bo ja nie potrafię tego zostawić na ziemi. No nie potrafię tego zostawić na ziemi, wkurzać mnie to będzie i zasnąć w nocy nie będę mógł, jak tego nie podniosę. Więc schodzimy tu na dół. Co my tu mamy? Nie mogę zejść. Dobra, zszedłem, udało się. No i słyszę papier. I papier jest tutaj, słuchajcie. Najsik. I co jest w ogóle zabawne, ten papier toaletowy chyba nie liczył się do osiągnięcia na Steamie. Bo ostatnim razem właśnie jak byłem w tym w tej stodole takiej, zgarnąłem tam papier toaletowy i dostałem osiągnięcie Master of Number 2, czyli mistrz dwójeczki. Za właśnie zebranie wszystkich papierów toaletowych. Wiecie co? Wydaje mi się, że stąd już wszystko mamy. Ja w ogóle stąd jakieś przedmioty podniosłem? Już nie pamiętam. Dobra, do góry. Żadnego przedmiotu! Zobaczcie, mam zyskano zero! Zyskano zero! Serio? Nie ma tu żadnego przedmiotu w tym magazynie? Tu tylko papier toaletowy był? Coś mi tu śmierdzi. Dalej papier toaletowy słychać. Wiecie co? Ja nic z tego kompletnie nie rozumiem. Dobra, no nieważne. No, żadnego przedmiotu tutaj oprócz papieru toaletowego nie było, więc w sumie dobrze, że to kupiliśmy tak czy siak, no bo mamy papier toaletowy. No ale straciliśmy. 650 kosztował nas ten papier. Nie wiem, czy było warto. Chociaż to złoty papier. Ja myślę, że złoty papier to taki za 650 dolarków. Myślę, że warto. Taki złoty papier to... Nikt nie chce tego licytować. Dobra, no ja dam stówkę. Jesteś okropny, mi powiedziała. Nie martw się, powiedział Sebastian. Ale on ma portki, kurde. Ej, patrzcie, dwóch Sebastianów! Tutaj stoi Sebastian. Hehehe, ale jaja. Skończysz tą licytację? Nie ma więcej pieniędzy, Lady Dragon. To niesprawiedliwe, musisz zapłacić, mówi Dark Samantha. Nie mogę zapomnieć teraz przelicytować, ja sobie to przelicytuję. Chcesz na ostro, tak? Duke Tucker powiedział, Duke Tucker rezygnuje. Sebastian nawet nic nie powiedział. Kupiliśmy magazyn za 1100. Dobra, mamy to wszystko tutaj pozbijane. Aligator tu jest. A, czyli to znaczy, że ja nie mogę tu chyba wskoczyć do wody, nie? Bo zginę. Ej, zobaczcie, ile tu jest przedmiotów w tej wodzie. Wow, ile przedmiotów tu jest. No, nie mogę tu wskoczyć, fuck. A sprzedałem ten jeden przedmiot, który tam, na który se wskoczyłem. Przez przypadek se sprzedałem ten jeden przedmiot. A mogę na aligatora wskoczyć? Mogę. Tu jest jeszcze ta lalka. Dobra, i to jest chyba wszystko. No oczywiście jeszcze to, nie? O, jeszcze drewienko. Mam już 1500 drewienek, nieźle. Dobra, ale stąd chyba mamy wszystko. 1300, no to nadal jesteśmy w plecy. Bo tutaj już była ściana, to tutaj nic nie ma. Oj, spadłem. Skoczmy jeszcze raz na tego aligatora, rozejrzyjmy się tu po tej wodzie. Zgaszę latarkę, żeby się nic nie odbijało. Ale nie. Tutaj już... Tutaj już nic nie mamy. Dobra. W takim razie... O, tu jeszcze drewienka jakieś.
W takim razie kupujemy kolejny magazynik. I... Nie wiem, czy to się w ogóle opłaca tutaj. Bo tutaj przecież nic nie ma. O nie, czekajcie! Tutaj jest jakiś portal! Kupuję to! Daję od razu. Chcesz na ostro? Tak, no oczywiście, że tak. Życzę wam biedy, Lady Dragon mówi. Licytując moją... mój magazyn. Ja cię kręcę, to je moje. Zbierajmy się. Dobra, idę sobie. Dobra, ja teraz przelicytuję i raczej już nikt nie powinien mnie przebić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Spadam stąd, no dokładnie. Bierzemy to za 1300. No i... A, no i tu musimy zwytrychować. Bardzo prosty zamek. No i jest jakiś portal. A, tu znaki wszystkie możemy oczywiście posprzedawać. Co tu się dzieje? Ja nie chciałem jeszcze w to wchodzić, a wszedłem. Ej, Bobby Gray tu jest! I wszystkie jego przedmioty są! Zbieram to! Ej, ma ten! Ej, ale czemu ten automat jest taki tani? Ja sprzedawałem dużo, dużo, dużo drożej automat już kiedyś. Wrócić? No, jeszcze nie. Albo dobra, no wracamy, wracamy. Cholera, który to był magazyn? Ten tutaj. Ten portal pewnie zniknął. Tak, zniknął. Ale nadal słychać jego dźwięk. A, dobra, i przeniosło mnie. No dobra, no tu już nic nie ma. No widziałbym, jakby coś było. Na czarnym tle, to wszystko bym widział. Dobra, no to tutaj nie możemy wejść. A chciałem jeszcze ten znak sprzedać. Okej, okay, dobra. Trzy magazyny za mną. Tutaj mamy kolejny magazynik. I zobaczcie, tutaj jest magazyn. Nie ma kompletnie nic w nim, tylko przedmioty do sprzedania. Śmiesznie. Nie ma żadnych śmieci, tylko przedmioty do sprzedania, nie? Przelicytuję. Więc tylko wchodzę i wystawiam, każę wujkowi wszystko zabrać i lecę po następny magazynik. Nie ma tutaj nic do przeszukiwania, nic kompletnie, raczej nie ominę żadnego przedmiotu. Dobra, przelicytuję. Muszę zajarać, ty musisz zapłacić. Myślę, że już nikt mnie nie przebije tutaj. Nie jest więcej warte? Ja myślę, że jest więcej warte. Mamy 3045 zysku. Potrzebujemy 950, więc 4000 musimy mieć. Zobaczmy, czy będziemy mieli. No mamy. Dokładnie to chyba z 15 dolarków zarobiliśmy na tym magazynie. Spoko. Następny. To chyba ostatni. To chyba jest... A nie, tu są dwa magazyny. To fajnie. To fajnie. O, tu są jakieś beczki, jakieś takie dziwne rzeczy. I poukrywane tam za szmatami są też jakieś przedmioty. Tu jest chyba safe w ogóle. Bierzemy ten magazynik. Ej, nie ten chciałem kupić. Źle kliknąłem. Niedobrze. Ten miałem, tutaj miałem kliknąć, ten znak, kurde. Dobra, no nic nie szkodzi. Kurde, no strasznie długo to trwa. Dobra, ten już nie chce płacić. Nie, dobra, dobra, wynoś się, on chyba zapłacił. No, zapłacił. O, no i ten już nie chce płacić. Ten już nie chce płacić. Sebastian pewnie też nie zapłaci. Duke Tucker nie zapłaci. Dobra, bierzemy to. O, piecyk. To tu już jest za sam piecyk, słuchajcie, jest połowa magazynu, nie? Tarcza to jest 200. To już mam 3/4 magazynu. To jest 100. A, prawie się zwrócił. Ale... A nie, bo to nie jest ten z sejfem. Dobra. A tu jest kolejna 100. Zobaczcie. To zwrócił się magazyn. Spoko. I o, dość zaawansowany zamek. Zobaczmy, co my tu mamy. Cyk, cyk. Cyk, może tak? Nie, dobra, te zamki są bardzo, bardzo proste. Myślałem, że troszeczkę bardziej zaawansowane te zamki będą, ale te kombinacje są bardzo banalne. I w skrzynce tutaj nic nie ma. Dobra, no i ten ostatni nam został teraz. Szybciutko sobie go przelicytujemy. O kurde, on się zaczyna od 800. To będzie dość drogi magazynik. Coś czuję.
Mój kraj, moje zasady. Dobra, może któryś z was by zrezygnował już, żeby można było ten? O kurde, ona jeszcze dołożyła. Co ją pogrzmociło do reszty? Dłużej tego nie wytrzymam. Dobra, ja dokładam 200. Twoja dusza zapłaci. Lady Dragon mnie już nie przelicytuje, więc wydaje mi się, że ani Sebastian, ani Duke Tucker mnie nie przelicytuje. Kupujemy za 1800. Wygrywamy samochodzik. Jest elegancko. Ten samochód jest naprawdę niezły, nie? No, ale zobaczmy. Ej, zobaczcie, to ten magazyn w ogóle wygląda jak laboratorium Miko, nie? To, co było na w kosmosie. Mieliśmy tą podkładkę Lilika. Pozbieram sobie sprężynki. Mamy lampę. I tu mamy jakieś... Aha, to było tylko do rozwalenia i tu jest ta podkładka Lilika do tego. Do sprzedania. Weźmy sobie to. Stołek! O, ja myślałem go zniszczyć, bo w kosmosie niszczyłem takie stołki. A tu proszę bardzo, mogę sprzedać sobie taki stołek, fajnie. I to w takim razie to jest nowy przedmiot. A ja myślałem, że tutaj na wojnach bidów nie będę mógł nowych przedmiotów żadnych znaleźć. Więc proszę bardzo. Gdyby nie to, to bym nie odblokował na 100% gry, nie? Gdybym nie kupił tego magazynu. Dobra, mamy kluczyk. A tu jest pusto. Dobra, wiecie co? To jest magazyn, na którym straciliśmy bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy straciliśmy na tym magazynie. No chyba, że tutaj coś gdzieś jest ukryte. Zobaczmy, czy możemy to zniszczyć coś. Nie. No, także na tym magazynie straciliśmy... O, jest tutaj telewizor ukryty, zobaczcie. A, widzicie? Coś jeszcze? Nie. No dobra. Szkoda, że tutaj w tym nie było nic, nie? To takie głupie trochę. Klucz znalazłem, wiecie, i ten... A w sejfie było pusto. Sprawdzę jeszcze śmietniki wszystkie. Czy gdzieś coś przypadkiem czegoś nie pominąłem. Bo już na pewno wrócić, słuchajcie, nie będziemy mogli. Dobra. Chyba mamy wszystko. Mam przynajmniej taką nadzieję, więc możemy wracać, słuchajcie, do domu. Ciekawy jestem, czy będzie mi czy pokaże mi teraz, że jednego przedmiotu mi brakuje. Dwóch przedmiotów mi brakuje i przedmioty kolekcjonerskie 00. Aha. No dobra, no nic. Okej, wracamy do domu. No i słuchajcie, wujek niech wszystko przeniesie do magazynu. No i tak zawsze, słuchajcie, sprzedawać sobie będziemy w następnym odcineczku. Tak samo jak będziemy sobie robić tutaj rzeczy, bo mam kilka rzeczy do złożenia. Super ten samochód wygląda. Szkoda, że nie mogę go wyczyścić, bo wyglądałby na pewno znacznie lepiej. No ale słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.